Witajcie, kochani. Znalazłem dzisiaj taki werset, jak przeważnie to u mnie bywa, przez przypadek aktualizowałem sobie Air Biblię, taki program. Polecam go, już kiedyś nagrałem film o tym programie. Program, w którym możemy sobie znaleźć według jakiegoś słowa, wersety, bardzo pomocny program. No i otworzyłem ten program i otworzyło mi się na liście Jakuba, dokładnie drugi rozdział, werset 5 i 6. Tak, zwróciłem na te dwa wersety uwagę i postanowiłem, kierowany siłą wyższą, jak mniemam, nagrać film na temat tych dwóch wersetów. I to będzie taka krótka lekcja ze Słowa Bożego. Nie moja lekcja, bo ja nie jestem żadnym nauczycielem, jak to zawsze powtarzam. Mam w zwyczaju podkreślać to. I proszę też mnie tak nie określać, nie nazywać. Ale jest to lekcja ze Słowa Bożego, ponieważ będą tu dwa wyraźne wersety i będzie do tego dodana moja polemika na temat tych dwóch wersetów, jak ja to widzę, co one mówią i jak ja postrzegam na przykładzie tych wersetów świat, który mnie otacza. Tak więc otworzymy sobie może najpierw List Jakuba. Drugi rozdział. Piąty werset. I szósty werset. I czytamy tak, moi drodzy. Posłuchajcie, moi umiłowani bracia. Czyż Bóg nie wybrał ubogich tego świata, aby byli bogatymi w wierze i dziedzicami królestwa, które obiecał tym, którzy go miłują? Lecz wy wzgardziliście ubogim. Czyż to nie bogaci was uciskają i nie oni ciągną was do sądów? I moi drodzy, dlaczego zwróciłem uwagę na te wersety? I postanowiłem o nich nagrać, dlatego że jest tu wyraźna mowa, ostatni, ten szósty werset wskazuje wyraźnie na to, że chodzi dosłownie o ludzi biednych i bogatych pod względem materialnym. Tutaj mamy napisane, że właśnie tam w jakichś okolicznościach coś się stało, oni wzgardzili po prostu kimś, bo mają wzgląd na osobę, co tutaj też w tym rozdziale możecie sobie przeczytać. Mieli wzgląd na osobę, czyli na to, kim był, a widocznie był biedny, no i wzgardzili tym biednym i tak dalej, i tak dalej. Więc dostali tutaj upomnienie. Tutaj mamy w 9. Lecz jeśli macie wzgląd na osobę, popełniacie grzech. Jesteście osądzeni przez prawo jako przestępcy. Aż tak mocno jest napisane. Więc tak to się wydarzyło. I teraz, moi drodzy, do sedna sprawy przejdźmy. W mojej głowie od razu przypomniała mi się taka akcja. Takie zdarzenie miało miejsce w moim życiu i coraz częściej zauważam, że rzeczy, które zdarzały się w moim życiu i zdarzają, właśnie są przypominane mi przez Pana Boga wtedy, kiedy przeczytam jakiś werset, aby to się ze sobą współgrało i aby po prostu werset był potwierdzony rzeczywistością. I
W mojej głowie pojawiły się po prostu osoby biedne. Osoby biedne, którymi większość niestety, zdecydowana większość ludzi pogardza. I tu nie chodzi o to, że ktoś na przykład zarabia 3000, a ten zarabia 3000 na przykład 500. I ten, co zarabia 3000, jest od niego biedniejszy. Nie, tu jest mowa o zwyczajnie biednych ludziach. O takich, który na przykład w ogóle nie zarabia, albo stracił pracę, albo przez cokolwiek, i tu podkreślam, o to głównie mi chodzi, przez cokolwiek, jakieś zdarzenie życiowe, stoczył się na dno i jest na samym dnie i nie ma nic, oprócz brudnego ubrania i wszy. O takich ludziach mówię. Ludzie pogardzają takimi ludźmi. I nie mają litości. Wiecie, co czytam na temat tych ludzi w internecie? Jak niektórzy piszą, bo na przykład jest ktoś tam bezdomny, jest zapijaczony. To się, ta bezdomność często bardzo w dużym procencie wiąże się z tym, że ktoś jest uzależniony od narkotyków, ale przede wszystkim od alkoholu, tego taniego alkoholu, tych różnych wynalazków. Się to nazywa paliwo lotnicze i inne nazwy też są jeszcze na to. Denaturat i te sprawy. Ci ludzie piją to z biedy. I kiedy ktoś, kochani, traci wszystko i wpada w takie kłopoty, to samemu wyjść z tego to jest, powiedziałbym, że to graniczy z cudem. Ale słyszałem o ludziach, którzy wyszli z największego bagna. Natomiast oni wyszli tylko i wyłącznie dlatego, że to Pan Bóg zwrócił na nich uwagę i oni narodzili się na nowo i oni zostali wyprowadzeni z tego bagna przez Pana Boga, bo oni sami by stamtąd najzwyczajniej nie wyszli. Bo nie zdajecie sobie z tego być może sprawy, jak bardzo ciężko jest wyjść z takiej sytuacji, kiedy nie ma pomocnej dłoni, kiedy jesteście w silnym nałogu i kiedy nie macie nic, nie zdajecie sobie z tego sprawy, jak ciężko jest zacząć. Po pierwsze, najpierw musi się coś stać w głowie, żeby była chęć do tego, a tam przeważnie nie ma chęci do tego, żeby się zmienić, bo te chęci są od razu, jak człowiek taki przebudzi się po alkoholowym zgonie, to jego myśli są skierowane na to, żeby znowu się upić, a nie na to, żeby z tego wyjść. Więc to po pierwsze, w głowie musi się coś narodzić, prawda? Bo wszystko dzieje się w naszej głowie. Skądś ta siła musi się wziąć. A po drugie, możliwości takiego człowieka są bardzo ograniczone, ponieważ on nie ma do kogo się zwrócić, a placówki, które rzekomo pomagają takim ludziom wyjść z tego, to jest, kochani, dla mnie osobiście, przepraszam, że może kogoś urażę, kto tam pracuje w tych placówkach, ale dla mnie to jest śmiech na sali i to jest taka resocjalizacja więzienna. Tak jak skazuje się niekiedy ludzi na więzienie, bo tam się mają zresocjalizować. To jest jedno z tych kretyńskich określeń, tych bardziej kretyńskich określeń, które ja słyszę. Bo z doświadczenia wiem, pamiętam za tak zwanego łebka, jak się obracałem w towarzystwie nieciekawym, to ci, którzy szli do więzienia, nigdy nie wychodzili zresocjalizowani. Moi koledzy, natomiast kiedy wychodzili, stawali się jeszcze bardziej doświadczonymi na przykład złodziejami niż kiedy tam trafili. Bo tam się douczyli, dokształcili w tym fachu. I nie ma tam mowy o żadnej resocjalizacji. Resocjalizacja jest wtedy, kiedy Pan Bóg zwróci na kogoś uwagę i to On zresocjalizuje taką osobę. Nie inaczej. To jest moje zdanie. Więc wracając do tematu głównego, takim ludziom jest po prostu bardzo ciężko. Ja sam miałem okazję skorzystać z podobnych placówek, ale tylko dlatego, że straciłem kiedyś pracę, natomiast jeszcze nie znalazłem się tak w ciężkiej sytuacji, żeby nie mieć gdzie mieszkać.
Natomiast straciłem kiedyś pracę, mając już swoje mieszkanie i utrzymując to wszystko. I już kiedyś mówiłem wam na filmie, jak po prostu mnie państwo, w którym żyję tutaj, zgnoiło. Ci urzędnicy w zasadzie, którzy tam pracują i te placówki, do których ja się zwróciłem, to mnie po prostu upokorzyło, a pomoc była, pomoc, którą oni zaproponowali mi, była upokarzająca. Nie chcę tu już uzewnętrzniać tego wszystkiego, co wtedy było. Po prostu moje życie nauczyło mnie, że to jest pseudopomoc. To nie jest pomoc, która jest wystarczająca, tak powiem. O. To są takie, no, wiecie, pominę może te grubsze słowa. No i teraz taki człowiek, który znajdzie się na samym dnie, to jeszcze wam powiem, że jeżeli teraz siedzicie w domu wygodnie w fotelu i słuchacie tego, co ja mówię, jest wam ciepło, jesteście najedzeni, to uwierzcie mi, że nie jest ciężko, nie jest ciężko i nie jest to wcale niemożliwe wylądować właśnie w takiej sytuacji. Czyli zostać bez domu, bez jedzenia, bez grosza, bez niczego i wpaść w nałóg alkoholowy i zostać, takie brzydkie jest określenie, zostać po prostu takim życiowym zerem. To jest brzydkie określenie, podkreślam, i to ja nie nazywam tak nikomu, nikogo. Ale chcę podkreślić tutaj właśnie powagę sytuacji i powagę tych okoliczności, w których ci ludzie się znajdują. To jest dno niekiedy. Mówi się, znalazłem się po prostu na dnie. I uwierzcie mi, bo życie też mi pokazało, że ja nawet mając rodzinę kochającą mnie, która w razie czego, w razie kłopotów jest w stanie mi pomóc, że nie zostałbym głodny czy bezdomny, to uwierzcie mi, że w życiu miałem taki jeden moment spowodowany pewną tragedią, która też w moim życiu nastąpiła, że mało brakło, a właśnie znalazłbym się na takim po prostu dnie. Bo nie stroniłem od alkoholu, kochani, kiedyś, to tak delikatnie mówiąc, nie stroniłem od alkoholu, ale kiedy nastąpiła w moim życiu taka tragedia życiowa mnie spotkała, po prostu okazało się, że jestem miękkim facetem, jestem miękkim człowiekiem, i nie potrafiłem sobie z tym poradzić, tego udźwignąć i oczywiście poszedłem jeszcze mocniej w alkohol. No wtedy to było takie popijanie, jak to się mówi, jak każdy Polak, no nie? Bo aczkolwiek teraz dla mnie to jest grubo, grubo za dużo było tego. Ale wtedy po tej tragedii poszedłem mocno w alkohol i kochani, zaniedbałem się strasznie. Zostałem w domu sam. Bo tego dotyczyła ta tragedia, że zostałem w domu, w mieszkaniu, w sensie sam, jak palec. I nie radziłem sobie z tą sytuacją i tego alkoholu po prostu było mnóstwo. Przez alkohol straciłem jedną pracę. U mnie w domu to trzeba było po prostu uważać, żeby się nie przewrócić przez butelki z wódki czy przez puszki z piwa. Zagracone mieszkanie, zaśmiecone mieszkanie. Po prostu stawałem się jak żul. Jedyną myślą właśnie wtedy, pamiętam, to było upić się i znowuż, nie, i znowuż odpłynąć, żeby o tych problemach, o tych kłopotach nie myśleć, o tej tragedii, co się stała, nie myśleć, zapomnieć. Miałem swój taki wykreowany alkoholicki świat i tam sobie w tym świecie byłem. Tylko że to jest takie błędne koło, że no jak człowiek wytrzeźwieje, to nie ma tak, że mu się, że sobie polepszył na zawsze, tylko jest jeszcze gorzej. I wtedy znowu, że z powrót w alkohol,
żeby nie myśleć, żeby zapomnieć, żeby mieć dobry humor, żeby było fajnie. Tego alkoholu niestety potrzebowałem coraz więcej, bo od dawna, od zawsze, odkąd pamiętam, mam w ogóle taki zwiększoną tolerancję na alkohol, więc na to szło naprawdę dużo pieniędzy. I później znowuż, jak wytrzeźwiałem, to było jeszcze gorzej. I tak dalej, i tak dalej. Później były pożyczki na alkohol. Później oczywiście znowuż kłopoty z tym związane, bo nie było z czego spłacać. Popadałem z jednych tarapatów w drugie. I kochani, z dnia na dzień, ze szczęśliwej, wspaniałej sielanki, po prostu to było z dnia na dzień, uwierzcie mi, to były dni, to nie były tygodnie czy miesiące, jak coś się tam mi stało małego. Nie, nie, ja o tym tu nie będę w tym filmie mówił, ale stała się bardzo duża tragedia i związana z moją rodziną i którą ja założyłem. O tym mówię. I właśnie to się stało z dnia na dzień. I z dnia na dzień po prostu zacząłem być tak zwanym, brzydko mówiąc, żulem po prostu. Chodziłem też zaniedbany oczywiście. Nie zawsze chciało mi się codziennie umyć. I zobaczcie, ja miałem, gdybym tylko chciał, bo rękę do mnie wyciągano. Oczywiście moja babcia, moja mama, najbliższe mi osoby kochane. Ale człowiek jest w takim stanie, że on tej pomocnej dłoni nawet nie za bardzo przyjmuje, bo on jest skupiony na jednym, na alkoholu. I no to było coś strasznego, kochani. To było coś strasznego, ponieważ no, nie szło mi pomóc, bo ja sam nie chciałem. Wiecie, o co chodzi? I to nie był mój wybór, że jak stawałem się żulem, że ja sobie kiedyś usiadłem i sobie zaplanowałem dzisiaj, albo nie, albo za 2 miesiące, albo za ileś, postanawiam z mojej własnej woli zostać pijakiem i żulem śmierdzącym. Bo takie słowa, kochani, usłyszycie, albo przeczytacie od wielu, wielu ludzi, że ten człowiek jest sobie sam winien. Bo to on dokonał tego wyboru i to z jego wyboru on został śmierdzącym pijakiem, żulem. To on się stoczył na dno. Moi drodzy, oby tych ludzi nie spotkało coś takiego. Oby. Bo mi było ciężko w sytuacji, kiedy miałem mieszkanie, miałem pomocną dłoń, nie musiałem być głodny, to zdarzyło mi się, że byłem głodny, że byłem śmierdzący, że nie potrafiłem wyjść z tego, w co wpadałem, traciłem przez to wszystko, traciłem przez to życie. To nie wyobrażam sobie, gdybym nie miał pomocnej dłoni, gdybym nie miał mieszkania i gdybym był na ulicy, gdybym nie miał nic, tylko to, co w plecaku, na przykład, tak wielu, gdybym miał takie warunki, a nie inne, to, moi drodzy, to by było dla mnie koniec. Nie do wyjścia, nie do przejścia. Dlatego, jak czytam takie komentarze właśnie w internecie dotyczące biednych ludzi, bo ktoś jest pijakiem i jest śmierdzący, i jest zawszony, to i że on sobie tak sam wybrał, że to jest jego wybór. Na jego życzenie takie coś jest. To, kochani, robi mi się niedobrze na te słowa. Robi mi się niedobrze. Nie byłbym w stanie rozmawiać z takim człowiekiem twarzą w twarz. Po prostu bym się brzydził. I jak powiedziałem, nie życzę nikomu, żeby znalazł się w takiej sytuacji. Ale taki człowiek, który mówi w ten sposób, powinien właśnie przejść przez takie coś, żeby zobaczyć, że to nie jest tak, jak on mówi, bo niekiedy to trzeba przejść na własnej skórze. Ja nie znalazłem się aż tak mocno na dnie, ale prawie dotknąłem dna, więc mogę o tym mówić. I moi drodzy,
Te słowa tutaj z szóstego właśnie mówią, lecz wy wzgardziliście ubogim. Czy to nie bogaci was uciskają i nie oni ciągną was do sądów? Tu jeszcze nieco dalej możemy przeczytać. Czyż nie oni bluźnią zaszczytnemu imieniu, od którego jesteście nazwani? Moi drodzy, i przypomnijcie sobie teraz z waszego życia sytuację. Może mieliście takie lub podobne. Czy to właśnie taki biedak, o którym mówię, taki, który nie ma nic, taki, który jest wdzięczny, jak mu kupicie chleb, masło, czy taki człowiek pociągnie was do sądu? Czy taki człowiek będzie wam utrudniał życie? Czy taki człowiek będzie starał się przeszkodzić wam w czymś, coś wam zburzyć? Bo mi się to nie zdarzyło. Natomiast ludzie, którzy żyją na tak zwanym poziomie, którym niczego nie brakuje, oni owszem, tacy, od takich ludzi owszem, spotkało mnie coś takiego, że wtrącali się w moje życie, w co nie powinni robić, ze złośliwości. Tu macie to w tych wersetach 5, 6, 7. I zwracam waszą uwagę w tym filmie, kochani, żebyście nie gardzili biednymi, żebyście patrzyli na nich w inny sposób. Jak on siedzi na ławce, jest półprzytomny, jest pijany, albo jest na kacu i jest na tyle śmierdzący, że ciężko do niego podejść, to nie patrzcie na tych ludzi z odrazą, z taką duchową, bo oczywiście fizycznie czasami jest komuś po prostu aż niedobrze, bo ci ludzie są tak zaniedbani. Ja wiem, o czym mówię, ale nie patrzcie na nich z taką duchową odrazą. Patrzcie na nich ze współczuciem. Ja pracowałem kiedyś na Izbie Wytrzeźwień. Może wam to opowiadałem, może nie. I tam przychodzili różni ludzie. Tacy, którym się po prostu zdarzyło tam być, bo każdemu się może zdarzyć tam być. Naprawdę, to nie jest sztuka znaleźć się na Izbie Wytrzeźwień. Popijecie ze znajomymi, za mocno, uśniecie gdzieś na schodach albo w parku na ławce, zwija was straż miejska albo policja i lądujecie na izbie. Nie musicie być do tego śmierdzącymi pijakami, czy żulami, czy jak ich tam ktoś określa. I takich ludzi przyjmowałem, którzy byli jednorazowo, ale przyjmowałem też bardzo często ludzi właśnie, którzy lądowali tam notorycznie, a straż miejska i policja z uporem maniaka, przede wszystkim straż miejska, słynęli z tego, że z uporem maniaka wyszukiwali tych ludzi tam, gdzie oni się schowali, przywozili ich na tą izbę i teraz trzeba było, kochani, tego człowieka rozebrać. I teraz zobaczcie, straż miejska nie dbała o to, żeby tych ludzi naprawić, w cudzysłowie, żeby im pomóc w inny sposób. Nie, oni ich zabierali, przywozili na izbę. Oni wiedzieli, że ten człowiek nie ma, państwo z niego nie ściągnie pieniędzy, bo nie ma z czego. No ale oni mieli wyniki. Mnie takie zachowanie wtedy, kochani, to mnie naprawdę, naprawdę ciśnienie podnosiło. I teraz tego człowieka przywozili i ja go musiałem rozebrać, bo taki był przepis akurat na tej Izbie Wytrzeźwień, gdzie pracowałem, że każdego, nawet bezdomnego, co było idiotyczne dla mnie, to niby ze względów bezpieczeństwa, żeby tam nie miał gdzieś w bieliźnie żyletek czy gwoździ, żeby krzywdy komuś nie zrobił albo sobie. Ale potrafiłem, przecież nikt nie jest głupi, potrafimy rozróżnić takiego bezdomnego, który nie jest agresywny, od jakiegoś cwaniaczka, prawda? No ale był przykaz, że trzeba ich rozebrać. Do naga, rozumiecie to? I ubrać ich w piżamę z Izby Wytrzeźwień. I ja to musiałem robić. Musiałem ich dotykać, bo on się sam nie rozebrał, bo to byli agonalnie
oni po prostu, no, niektórzy to warzywa, ten alkohol dziwny tak to powodował. Więc no, trzeba było mu pomóc. Jak się to ściągało z niego, to tam, kochani, były roje różnych insektów. Były te wszy ubraniowe, to już była plaga. Oni byli po prostu jak futrem obsypani. Na nich po prostu to chodziło, to całe chodziło. Ja raz myślałem, że jeden, jak spał, to że to były włosy na klacie miał, a te włosy się zaczęły ruszać. To były po prostu taka chmara tych wszy ubraniowych na nim. To są inne wszy ubraniowe niż te, które w głowie się lęgną. I teraz wyobraźcie sobie, ten człowiek przez, powiedzmy, jakiś czas, niektórzy nawet przez lata, nie zmieniali bielizny, skarpetek, butów nie ściągali, tego całego, i trzeba było ich rozebrać po prostu z tego teraz. Wyobraźcie sobie, co ja czułem wtedy fizycznie, jaki to był odór, jaki to był smród. Oni często byli zabrudzeni, nie? Po prostu no, zwieracze w takim stanie im puszczają, oni są fekalia, oni są w zmoczu, to już ogólnie taki jest smrodek, bo to wiadomo. I teraz ja to wszystko musiałem ogarniać. Jeden człowiek, jeszcze wam tylko powiem, wiem, że to są drastyczne rzeczy, ale chcę, żebyście wiedzieli, jak jest. Jeden człowiek taki grubo bezdomny, to już od lat było widać, mocno zaniedbany, jak ściągnął, słuchajcie, skarpetki, to ściągnął je razem z palcem. Po prostu mu palec odpadł. Polało się z tego wtedy jakaś, nie wiem, śmierdząca ropa, to było coś okropnego. Jeszcze miałem inne rzeczy, które jakbym wam teraz opowiedział, no to nie wiem, czy byście uwierzyli w ogóle, że takie coś jest możliwe. Jak ci ludzie potrafią być zniszczeni. Jednego na żywca robaki jadły. No mniejsza z tym. I ktoś teraz chce mi powiedzieć, że ten człowiek, czy ten, wybrał to sobie, usiadł kiedyś, wziął kartkę, długopis i zaplanował. Mówi, od jutra zostaję śmierdzącym żulem, bo taki jest mój wybór, bo tak mi się podoba. I teraz se będę tak żył. Tak to wygląda, jak myślicie? Co trzeba mieć w głowie, albo ile rozumu trzeba nie mieć w tej głowie, albo jak mało mieć, żeby móc od razu powiedzieć taką rzecz. Kiedyś z jednym rozmawiałem, już nie pamiętam tej rozmowy dobrze, ale powiedział mi, on miał jakiś tam warsztat swój i tak dalej, ale jak mu się rodzina właśnie rozpadła, żona zmarła, to chyba tak było, no to wtedy zaczął pić i spadł na same dno. To ten, co ten palec mu się urwał. I ludzie, którzy byli, żyli kiedyś na jakimś poziomie, właśnie często mężczyźni, kiedy zabraknie tej żony, tej rodziny, no to potrafią tak spaść nisko. Taki wniosek, że kobiety trzymają to ognisko domowe. Wydaje się, że kobiety są od nas słabsze, ale tylko fizycznie bym powiedział, bo psychicznie to stwierdzam. Na podstawie też moich przejść w życiu, że psychicznie są kobiety od nas nieporównywalnie silniejsze. Nieporównywalnie. Są takimi dla niektórych mężczyzn po prostu podporami i to ogromnymi. Więc jak ta podpora runie, jak tą podporę, drodzy faceci, stracicie, to jest dla niektórych z nas po prostu koniec. To jest koniec. I tak, moi drodzy, wygląda życie. Jeszcze wam coś opowiem, taki przypadek z mojego życia z dawnych lat. Nie byłem wtedy jeszcze człowiekiem narodzonym na nowo, ale
Miałem w sobie taki już. Żal mi się kiedyś zrobiło takiego właśnie człowieka. Pracowałem w pewnej firmie ochrony i myśmy ochraniali, że tak powiem, szpital, teren szpitala. A tam, jak przychodziły zimne dni, to bezdomni mieli w zwyczaju przemykać się wieczorami do tego szpitala i tam na. Już nie pamiętam, które, ale pierwsze czy drugie piętro był taki oddział szpitala, gdzie w zasadzie był pusty. Tam nie wiem, co tam było, ale tam to nie był oddział szpitala, gdzie leżeli pacjenci i tak dalej. Tam chyba były pomieszczenia, gdzie w dzień przyjmowali lekarze. Natomiast były tam takie zakamarki, gdzie szło się skryć. I ci bezdomni tam często wchodzili i sobie po prostu spali, bo tam było ciepło, tam były kaloryfery. Tam było ciemno, nie było ich widać, on w zasadzie nikomu nie przeszkadzał. Ale dzwoniono do nas ze szpitala, dzwonili pracownicy szpitala, że taki człowiek tam leży, no i trzeba go. I teraz musiałem jechać tam z kolegą i go po prostu stamtąd usunąć. I nikomu. Naprawdę on by nie przeszkadzał, bo on rano by się pozbierał i poszedł. Tylko jak mówię, oni są strasznie zaniedbani. Po nim tam zostawały jakieś ekskrementy. Może troszkę nabrudził. Nie wiem, jak to tam było nad ranem, bo myśmy ich wyprowadzali. Ale pamiętam, pojechałem raz po takiego właśnie człowieka. No, w strasznym stanie był. Nie umiał nawet dobrze iść. Wiecie, jak te. Ci ludzie niekiedy tak chodzą na nogach jak na szczudłach. To on już miał takie sztywne nogi. No ale żeśmy mu kazali przebierać tymi nogami, on przebierał, zjechaliśmy windą na dół, no i gdzie on ma iść? Ja mówię, słuchaj, nie wiem, musisz nie możesz tu być, musisz stąd iść po prostu. Bo no, mam taką pracę, muszę cię stąd wziąć, nie? I on gdzieś, no, szedł, poszedł. No ja wypisałem tam notatkę służbową i tak dalej, załatwiliśmy sprawy formalne w szpitalu i jedziemy z samochodem na bazę, wracamy. I ja widzę, jak on idzie tą ulicą. I wczułem się po prostu, jak on się musi czuć, jak on jest teraz na kacu. I ja miałem w samochodzie wodę mineralną. Kazałem się zatrzymać koledze. I mówię, chodź na chwilę, nie? Podjechaliśmy do niego i dałem mu przynajmniej tą wodę mineralną, bo teraz w nocy, gdzie on będzie wody szukać, a na pewno mu się chciało pić i będzie, bo to organizm się o 2 dnia po tym. Więc podziękował za tą wodę, no i poszedł. Tak jak mówię, nie byłem człowiekiem narodzonym na nowo, ale taki ludzki odruch we mnie był już wtedy, że no chciałem mu jakoś pomóc, nie mogłem, no to dałem mu tylko wodę. No nie. I moi drodzy, pamiętajcie, że każdy z was może się znaleźć na miejscu takiego właśnie biednego, śmierdzącego, brudnego pijaka. Każdy. I tu nie ma się co śmiać i tu nie ma co mówić takich rzeczy. No gdzie ja? Chłopie, o czym ty mówisz? Ja się dobrze trzymam. Mi takie coś nie grozi. Wiecie, co mówi Słowo Boże? Kto stoi, niech uważa, żeby nie upadł. To są słowa z Pisma Świętego. Odnajdźcie je sobie. Kto stoi, niech baczy na to, żeby nie upaść. Więc jeżeli stoicie, to uważajcie na siebie, żebyście nie upadli do takiego stanu. I jak widzicie takiego człowieka, to nie pogardzajcie nim. Dajcie mu 2 złote, dajcie mu 5 złotych, zaproponujcie zakupy w sklepie. Jeżeli tak was do tego poruszy serce oczywiście, bo jak wiemy, nie robimy niczego z przymusu. Niekiedy taki człowiek do was podejdzie i mówi, kierowniku, 2 złote na chleb. Wiadomo, że on chce na piwo. No ale to już od was zależy, czy dacie mu te 2 złote, czy nie. Bo niekiedy podchodzi, czuć od niego alkohol. I ja wiem, że on się chce napić, że on chce te 2 złote czy 3 złote na po prostu piwo czy wino.
czy cokolwiek on tam pije, że on nie pójdzie, nie kupi sobie za to chleba. Bo jak mu powiecie, to chodź, kupię ci chleb, no to on często machnie ręką, być może i nie chce. Bo nie chce jeść, on się chce napić. I to też trzeba zrozumieć. Kto z was nie był w nałogu alkoholowym, ten tego nie zna. Ja znam. Ja wiem, jak to jest na takim silnym alkoholowym kacu. Nie takim, że tam raz do roku się komuś zdarzy po prostu, nie wiem, upić, bo był, nie wiem, no, lubi sobie iść na Sylwestra albo gdzieś tam przez przypadek na urodzinach. No namówiono go, no i wypił i ma kaca. To nie jest taki kac, kochani, bo to was tylko boli głowa i trochę źle się czujecie. Natomiast kac alkoholowy to jest coś katastrofalnego. Czasami po prostu ten człowiek nie może wytrzeźwieć, bo jak on zaczyna trzeźwieć to i zbliża się do tego zera całkowitego, mówię o procentach, o promilach, to on potem nie jest w stanie niczego zrobić, nawet napić się wódki, bo tak mu się trzęsą ręce, to są takie skurcze mięśni. I ja też to miałem, ja wiem jak jest. Nie utrzymacie w dłoni szklanki z wodą, nie utrzymacie, nie napijecie się, nie ma na to żadnej możliwości. Porozlewacie dookoła, a ciężko jest się napić. Wtedy pozostaje po prostu słomkę włożyć i przez słomkę pić. Takie potrafią być te odruchy. Są padaczki alkoholowe i tak dalej, i tak dalej. Już nie mówię o tym, co się dzieje w głowie takiego człowieka. To jest, kochani, użyłbym bardzo brzydkiego słowa, ale określę to, że to jest po prostu oszołomstwo, wariactwo, kłębowisko złych myśli, a wszystko skupia się tylko na tym, żeby znowu się napić. Ale są, potrafią być przerażające myśli o przyszłości, wizję przyszłości, wizję śmierci, wizję tego, jak się leży w trumnie. Człowiek zaczyna się bać, przychodzi taki lęk. Mają do nas dostęp złe duchy po prostu w takich stanach, kiedy my nie jesteśmy w pełni świadomi, jeszcze kiedy my nie mamy kontroli pełnej nad naszym umysłem. Mają do nas dostęp, tym bardziej do ludzi nienarodzonych na nowo. I często ludzie zdesperowani popełniają samobójstwa właśnie w takich chwilach, w takich momentach. Tak więc, moi drodzy, to jest tragedia. I ciężko mi o tym mówić, ale niestety tacy ludzie są. Ludzie udawają, że ich nie ma. Po prostu udawają, że ich nie ma. Są dla nich niewidzialni. Byle jak najdalej od takiego człowieka. To jest, kochani, smutne. Przyjdą inne czasy, będzie sprawiedliwość i nie będzie takich ludzi. Ale teraz niestety jeszcze są. Mam nadzieję, że ten film dał wam trochę do myślenia. I mam nadzieję, że ten werset szósty w szczególności wam w pamięci pozostanie. I nieco inaczej spojrzycie na tych biednych i na tych bogatych. Bo często widzimy, że jak wielu ludzi chce być takimi w porządeczku, jak to się mówi, w stosunku do bogatszych od siebie. Chce być kolegą, kolesiem. Cześć, cześć, dzień dobry. Jak sąsiedzie, jak tam? Piękne auto sąsiad sobie kupił. Wspaniałe. No i każdy chce być też takim właśnie znajomym, prawda, od człowieka bogatego. Myślisz, że to jest
że to, no nie wiem, stawia go w jakimś lepszym świetle, on się dobrze czuje z tym. Prawda? Zauważyliście, jest takie zjawisko. Już nie mówię o tym, jak ktoś zna jakiegoś sławnego człowieka, jakiegoś aktora, albo piosenkarza, albo piłkarza, takiego, wiecie, naprawdę, naprawdę bogatego i sławnego na cały świat, czy tam na cały kraj. No to ten to już ma znajomości takie, chodzi z nosem do góry podniesionym, patrzy w niebo i myśli, że jest nie wiadomo kim. A dla mnie, kochani, nie ma żadnej różnicy. Żadnej, absolutnie. Jako człowieka, między takim człowiekiem zaniedbanym, zawszawionym i takim, który pachnie na odległość i ma miliony w kieszeni. Absolutnie nie ma żadnej różnicy. Żadnej. I wiem o tym, jestem przekonany, że gdyby koło mnie przeszedł jakiś tam wspaniały, nie wiem, piosenkarz, to bym nie szedł na zawał serca z radości, bo to jest zwykły człowiek. Mało tego, niestety muszę z przykrością stwierdzić, że wielu z nich to są zwykłe snoby. Oczywiście nie chcę znowuż wsadzać tutaj wszystkich do jednego wora, ale chyba zgodzicie się z tym, że zdecydowana większość, no niestety pieniądze tak powodują, nie wiem dlaczego tak jest, ale powodują pieniądze, że odbija palma. I to nie tylko, to nie trzeba być sławnym. To normalnie też się da zauważyć, że człowiek, kiedy dochodzi do jakiejś gotówki, to staje się jakby ważniejszy, lepszy. On myśli, że jest lepszy, ważniejszy. No dla mnie nie, prawda? No. Ale zauważam takie zjawiska właśnie. Znam ludzi, którzy byli no, niezbyt zamożni, ale oczywiście pracą, czy kombinowaniem, czy nie interesuje mnie to w jaki sposób, ale doszli do tego, że z takich pospolitych, przeciętnych ludzi stali się bardzo, bardzo bogaci i też tą różnicę w zachowaniach widać, prawda? Że ktoś uważa siebie za, nie chcę nadużyć słowa, ale za jakąś szlachtę. Bardzo to jest smutne. Naprawdę, bardzo smutne. No ale tak jest, niestety. Natomiast, kochani, zobaczcie, jakich Pan Bóg wybiera ludzi. Jeszcze to chcę na to zwrócić uwagę. Posłuchajcie, moi umiłowani bracia, czytamy w piątym jeszcze raz. Czyż Bóg nie wybrał ubogich tego świata, aby byli bogatymi w wierze i dziedzicami królestwa, które obiecał tym, którzy go miłują? Co to znaczy? To znaczy, że Pan Bóg duchowo wzbogaca ludzi, tych, którzy są materialnie biedni. I to jest, kochani, wspaniałe. Pan Bóg nie ma właśnie na to baczenia, czy ktoś jest taki, czy ktoś jest taki, czy ktoś jest taki. Mało tego, piękne słowa są w Słowie Bożym, które mówią, że Pan Bóg przed tymi mądrelami wszystkimi, przed tymi bogaczami zakrywa pewne rzeczy, a objawia właśnie tym pokornym, tym właśnie ubogim, tym biednym. Tym, którzy mają w sobie pokorę, wobec Niego przede wszystkim, wobec Pana Boga. A pyszałkowatym się po prostu sprzeciwia Pan Bóg. I no niestety, Słowo Boże też mówi, że jak ktoś jest właśnie taki, który nie szanuje ludzi, nie szanuje Boga, jest pyszałkowaty, jest głupi w swojej mądrości, to ma niestety nałożone klapki na oczy i Pan Bóg zakrywa ich umysły, żeby właśnie w tej swojej głupocie tkwili. A może się obudzą kiedyś. Wszystko zauważam też, moi kochani, zależy od pokory. To jest bardzo ważne. Pokora wobec Pana Boga.
Oczywiście wobec ludzi też, bo jeżeli nie macie pokory wobec ludzi, to jak możecie mieć wobec Boga, prawda? No, z tą pokorą wobec ludzi różnie nam to wychodzi, ale takie rzeczy właśnie, o których wam mówię, uczą pokory, czyli nasze przejścia życiowe, nasze doświadczenia, podejście do pewnych spraw, podejście do ludzi, właśnie do takich ludzi, tych najbiedniejszych, to jest, kochani, pokora. Jeżeli stać was na wiele, jeżeli macie samochody, mieszkania, a i gardzicie takim człowiekiem, nie ma w was pokory, to się Panu Bogu nie podoba. To mówię z całym przekonaniem, mówię to od razu. Więc, moi drodzy, no, jeżeli tak jest, to należy zmienić swoje postępowanie, według mnie. I ja, żeby mnie ktoś źle nie zrozumiał, bo ja nie mówię, żeby nagle iść na ulicę i wszystkich bezdomnych wziąć do siebie, do domu, bo to jest niemożliwe, żeby tak zrobić, ale chcę was uczulić po prostu na tych ludzi, żeby ich nie traktować jak śmieci, bo to nie są śmieci, to są ludzie. Ludzie, którzy w dodatku nie ze swojego wyboru znaleźli się w tej sytuacji, a ten, kto tak mówi, że z własnego wyboru się znaleźli, ten jest idiotą. Moi drodzy, trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam was, dziękuję za wasz czas, za waszą uwagę. Błogosławię oczywiście wszystkich i z Panem Bogiem.